Rozet.pl. Szydełkowanie moją pasją. Witajcie kochani. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać bardzo ciekawy i ładny wzór szydełkowy. Mi przypomina on nieco jodełkę. Jest lekko trójwymiarowy, ponieważ łańcuszki układające się w jodełkę leżą na słupkach znajdujących się pod spodem. Ja wykorzystałam ten wzór do zrobienia poszewek na poduszki. Korzystałam z pięknej, grubej, mięciutkiej włóczki Yarn Art Merino Bulki, którą możecie dostać w passart.pl. Link do włóczki podam Wam oczywiście w opisie filmu. Szydełkowałam szydełkiem 5 mm. Jednakże, moi drodzy, wzór ten pięknie też prezentuje się dziergany włóczką cieńszą. A tutaj próbka zrobiona włóczką Himalaya Everyday Baby. Link również do niej w opisie. Wzór jest bardzo prosty, łatwy do opanowania. Wykorzystać go można tak naprawdę na milion sposobów. Zapraszam więc Was na film, w którym pokażę krok po kroku, jak taką jodełkę zrobić na szydełku. Na początek zacznijmy od tego, ile oczek łańcuszka musimy zrobić na naszą robótkę. Jak widzicie, jodełka układa nam się w takich pionowych pasach. Tutaj mam tych pasów 4. 1, 2, 3, 4. Na taki pas jodełki potrzebuję 12 oczek łańcuszka plus 3 oczka na zakończenie rzędu. Jeżeli tu mam 4 pasy jodełki, to będę potrzebowała 12, 12, 12, 12 plus 3. Czyli to jest 48 plus 3, 51 oczek. Ja za chwilę pokażę Wam, jak zrobić ten wzór i będę wykonywała 2 pasy jodełki, a więc ile oczek muszę nabrać? 12 plus 12 plus 3, czyli 24 plus 3, 27 oczek. Czyli na początek mojej robótki, mojej próbki, wykonuję 27 oczek łańcuszka. Przypominam, szydełko 5 mm, dosyć grube, bo włóczka również jest dosyć gruba. Pętelka i 27 oczek. No i gotowe. Mam łańcuszek złożony z 27 oczek. No i teraz zaczynamy pierwszy rząd. Pierwszy i drugi rząd będzie się różnił od pozostałych rzędów w naszej robótce. Natomiast kolejne rzędy, czyli trzeci i czwarty, będziemy już potem naprzemiennie powtarzać. A więc zaczynamy od pierwszego i drugiego rzędu, które będą identyczne, ale będą inne od reszty rzędów w naszej robótce. Każdy rząd zaczynamy od wykonania oczka łańcuszka. Czyli trzymam sobie palcem tutaj moje oczko, wykonuję oczko łańcuszka, a następnie wbijam się tu najlepiej pod dwie nitki, bo wtedy nic nam się nie wyciągnie, i wykonuję półsłupek. W ten sposób. Następnie oczko łańcuszka, jedno oczko w łańcuszku omijam i wbijam się w kolejne oczko, wykonuję półsłupek. Znowu oczko łańcuszka, tutaj oczko omijam, wbijam się w kolejne oczko i półsłupek. I tak, moi drodzy, będzie wyglądał pierwszy oraz drugi rząd, który Wam za momencik pokażę. Będzie on złożony z samych półsłupków rozdzielonych jednym oczkiem i półsłupki są wbijane co drugie oczko. Jedno oczko z łańcuszka omijamy. Czyli mam zrobiony półsłupek, oczko łańcuszka, bez narzutu, bo to półsłupek, to oczko omijam, wbijam się w kolejne. I tak do końca. No i wszystko nam się idealnie zgodziło. Pierwszy rząd jest już za nami. I teraz pora na drugi rząd, który będzie wyglądał identycznie. I półsłupki będziemy wbijać w półsłupki z tego pierwszego rzędu. Kolejny rząd zawsze zaczynamy od wykonania oczka i
odwrócenia robótki. Odwróciłam robótkę i tutaj zobaczcie, od razu mam półsłupek. Wbijam się w ten półsłupek i wykonuję półsłupek. Oczko przerwy i następnie tutaj jest kolejny półsłupek z poprzedniego rzędu. Wbijam się w niego i wykonuję półsłupek, czyli półsłupek nad półsłupkiem, oczko nad oczkiem. Drugi rząd jest już zrobiony, przechodzimy do trzeciego i tak jak Wam wcześniej powiedziałam, trzeci i czwarty rząd będziemy naprzemiennie powtarzać już przez całą robótkę. Czyli skończyliśmy ten początek naszej robótki, który troszkę inaczej wygląda niż reszta robótki, reszta wzoru. Zaczynamy rząd zawsze od jednego oczka łańcuszka i odwracamy robótkę. I teraz te nasze pasy jodełki są przedzielone takimi płaskimi fragmentami. I zaczynamy i kończymy takim płaskim fragmentem, no i on, ten fragment płaski też znajduje się pomiędzy, rozdziela nam te pasy jodełki. A ten fragment płaski to nic innego jak półsłupek, oczko i półsłupek. Czyli wkułam się w pierwszy półsłupek z poprzedniego rzędu, wykonałam oczko i półsłupek w kolejny półsłupek. Teraz trzeci rząd, czyli rząd z łańcuszkami, które będą nam się układać w jodełkę i one będą jakby z przodu robótki, ponieważ czwarty rząd będzie złożony ze słupków i będzie za tymi łańcuszkami. No dobrze, ale jesteśmy przy łańcuszkach. Pierwszy łańcuszek, 5 oczek łańcuszka. Czyli pierwszy łańcuszek składa się z 5 oczek i teraz omijamy, uwaga, pierwszy z półsłupek, drugi półsłupek i wkłuwamy się za drugim półsłupkiem tutaj pod dolne oczko. Jeszcze raz, omijam jeden półsłupek z poprzedniego rzędu, drugi półsłupek i wkłuwam się tu pod dolne oczko poprzedniego rzędu. I następnie wykonuję oczko ścisłe. Kolejnych 5 oczek w ten sposób. I znowu omijam jeden półsłupek, drugi półsłupek i wkłuwam się w trzeci półsłupek półsłupkiem. I to jest ten płaski moment naszego wzoru, oczko i półsłupek. Gotowe. Tak prezentuje się nasza pierwsza jodełka. No i jeszcze raz powtarzamy, czyli 5 oczek łańcuszka, i uwaga, omijamy pierwszy półsłupek, drugi półsłupek, wkłuwamy się za drugim półsłupkiem tu pod spodem i wykonujemy oczko ścisłe. 5 oczek łańcuszka. Omijamy pierwszy półsłupek, drugi półsłupek, wkłuwamy się w trzeci półsłupek, robimy półsłupek, oczko, półsłupek, no i w moim wypadku kończymy rząd. Tak prezentuje się trzeci rząd w mojej robótce. Teraz kolejna rząd czwarty. Rząd czwarty to będą, tak jak już wspomniałam, słupki, które będą z tyłu naszej robótki, za tymi łańcuszkami. A więc zaczynam kolejny rząd, tak jak zawsze zaczynam, czyli od oczka łańcuszka i odwracam robótkę. Następnie ten początek tutaj, czyli półsłupek, oczko, półsłupek.
No i teraz musimy wykonać za naszą jodełką cztery słupki rozdzielone jednym oczkiem łańcuszka. Te słupki będziemy wbijać w półsłupki. A więc zaczynam od oczka łańcuszka, narzut, tu jest kolejny półsłupek. Jest to półsłupek z drugiego rzędu, nie trzeciego. Ja teraz przerabiam, jakby jestem za łańcuszkami, omijam rząd z łańcuszkami. Oczko łańcuszka, narzut, kolejny półsłupek jest tutaj. Słupek. Oczko. Kolejny półsłupek mamy tutaj. Narzut i słupek. No i powiedziałam, że mają być cztery słupki, czyli jeszcze jeden. Oczko. No i tu jest kolejny półsłupek. W następnych rzędach, kiedy będziemy już wbijać się w słupki, a nie w półsłupki, będzie dużo łatwiej, bo one będą doskonale już widoczne, te miejsca, w które mamy się wkuć. Oczko łańcuszka i przechodzimy do tego płaskiego miejsca naszego wzoru. Widzicie, tu już w trzecim rzędzie mamy półsłupek, oczko, półsłupek. Czyli wracamy teraz do rzędu z łańcuszkami. Półsłupek, oczko, półsłupek. Tak to wygląda. No i powtarzamy. Oczko. Narzut. I wbijamy się w półsłupek z drugiego rzędu. Wykonujemy słupek. Oczko, narzut, tu jest kolejny półsłupek, my robimy słupek, oczko, narzut, kolejny półsłupek, słupek, no i jeszcze jeden słupek, bo ma być ich w sumie cztery, oczko. No i tu mamy czwarty. Oczko. No i kończymy rząd tą płaską częścią, czyli znowu wracamy do trzeciego rzędu. Półsłupek, oczko, półsłupek. No i tak jak powiedziałam, moi drodzy, teraz będziemy już tylko powtarzać w kółko trzeci i czwarty rząd. Czyli odwracamy robótkę. Oczko i ciach. Tak się prezentuje przód robótki. No i teraz po raz znowu na rząd z łańcuszkami. Teraz już będzie dużo prościej. Zaczynamy od półsłupka, oczka i półsłupka. Następnie 5 oczek na pierwszy łańcuszek. I teraz widzicie słupki, które znajdują się za naszym łańcuszkiem z poprzedniego rzędu, z czwartego rzędu. Cztery słupki, czyli mamy tak jakby tutaj pięć okienek. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte. Widać od razu, że środkowe okienko jest tutaj. Prawda? A więc wkuwamy się pod to środkowe okienko, pod łańcuszek, pod oczko, pod tym okienkiem i wykonujemy oczko ścisłe. Kolejnych 5 oczek łańcuszka. I przechodzimy do naszego fragmentu tutaj po środku, czyli półsłupek, oczko, półsłupek. Gotowe.
powtarzamy. A więc pięcioczek łańcuszka. Widzimy, że tutaj jest środkowe okienko, a więc wbijamy się pod to okienko. Robimy oczko ścisłe, kolejnych pięcioczek łańcuszka. I przechodzimy już tutaj. Półsłupek, okienko, nie okienko, tylko oczko i półsłupek. A więc powtórzyliśmy sobie rząd z łańcuszkami, czyli tworzy już nam się ładna jodełka. No i teraz jeszcze pokażę Wam rząd kolejny, czyli teraz będzie to rząd ze słupkami z tyłu. Oczko łańcuszka, odwracamy robótkę, zaczynamy od półsłupka, oczka i półsłupka. No i teraz spójrzcie. Widać dokładnie nasze cztery słupki. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Rozdzielone jednym oczkiem łańcuszka. I teraz po prostu wkłuwamy się słupkami w słupki, rozdzielając jednym oczkiem łańcuszka te słupki. Czyli nie musimy już nic liczyć, niczemu dokładnie się przyglądać, wszystko widać, wyraźnie jest oczywiste. A więc słupek w każdy słupek. Oczko. Oczko. Oj, tutaj nie zrobiłam narzutu. Narzut. Słupek, oczko. Narzut, słupek. Oczko. I przechodzimy tutaj do półsłupka. Oczka i półsłupka. No i tak to wygląda. Tak wygląda tył naszej robótki, a tak zaczyna się już prezentować przód. Mam nadzieję, że wzór Wam się podoba i wykorzystacie go w swoich robótkach. Ja jeszcze serdecznie zapraszam do Passart.pl, wyjątkowego miejsca w sieci dla rękodzielników, pełnego przepięknych włóczek i kordonków. Warto tam zajrzeć. No i oczywiście zapraszam na mój blog crochet.pl. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału na YouTube. No i jeszcze znajdziecie mnie na Instagramie, gdzie również bardzo Was zapraszam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia już niebawem. Szydełkujesz? Fajnie! By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Crochet.pl. Szydełkowanie moją pasją.